Tak sobie myślę, że prorokiem wielkim był obecny tu kiedyś w tym studio Jacek Kurski, bo to okazuje się, że ciemny lud jest wszędzie. Ciemny lud jest nawet w takich cywilizowanych krajach o tak ustabilizowanej demokracji jak Anglia czy Ameryka. Lud? Ale słuchajcie, ja bardzo protestuję. Jeżeli jesteście przeciwnikami demokracji, to trudno. Ale moim zdaniem, kiedy społeczeństwo wypowiada się w jakiejś sprawie, tak jak w 33 roku trzeba w zapytać, tak. To trzeba zapytać, co je do tego doprowadziło. To znaczy, jaka ciemna elita doprowadziła swoje społeczeństwo do szaleństwa, kiedy ono podejmuje złą decyzję. Bo to są reakcje. I 5 lat temu, tak, była słynna książka Daniego Rodricka Paradoks globalizacji, tak? Wybitny ekonomista harwardzki, szanowany, solidny i tak dalej, tak? Pisze o tym, że nie da się pogodzić globalizacji z suwerennością i z demokracją, tak? I że trzeba zmienić model globalizacji, bo to rozpieprza demokrację. To, co mówisz, potwierdza, że diagnozy lewicowe są bardzo bliskie diagnozy nacjonalistów, na przykład polskich. Ale zacytuję słynne zdanie Keynesa, prawda? Nie dlatego, żeby wesprzeć nacjonalistów, tylko dlatego, żeby ich zatrzymać, bo oni są odpowiedzią na sytuację. Przecież oni nie spadli z kosmosu. Ale jak chcesz zatrzymać tę globalizację, bo nie bardzo wiem. Globalizacja jest produktem kilku traktatów podpisanych przez rządy powodujących pewne sytuacje. Globalizacja to w tym samym stopniu jest Facebook, Twitter, Apple i tysiąc innych firm. To jest globalizacja. Nie mówimy o komunikacji, o narzędziach komunikacji. Mówimy o warunkach funkcjonowania gospodarek i społeczeństw. To są traktaty, a nie... Dobrze, ale jest ten poziom, o który się upominasz i brawo. I jakaś osobna rozmowa mogłaby się odbyć i możemy przyjrzeć się ostatniemu 20-leciu. W jaki sposób zrodziły się te determinanty i fatalizmy, które doprowadziły nas w tej chwili do tego momentu. Ale po drodze jest też mechanizm czysto demokratyczny, o który też się upominasz, który polega na tym, że Cameron wymyśla referendum w społeczeństwie i w demokracji, która nie zna tego typu manifestacji, tego typu zachowania. Robi ryzykowny ruch. Gra mało grę partyjną, prawda? I uruchamia potworny mechanizm, który wywala całą Europę, tak? Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.